Dzień dobry. Dzisiaj mamy 15 maja 2018 roku. To nagranie, które Wam tutaj puszczę, nagrałem 13 kwietnia 2018 roku. Także posłuchajcie sobie nie odnośnie tego apelu niedokarmiania wszystkich instytucji, korporacji. Także na swoim przykładzie Wam pokazuję, jak to robić. Także w opisie do filmu Wam podkleję to moje ostatnie pismo. Także czytajcie, rozpowszechniajcie, stosujcie już powolutku to, żeby nie obracać pieniędzmi z instytucjami tak zwanego, znaczy się okupanta, z instytucjami okupanta, żeby nie dokarmiać. Obracajcie tylko między sobą, Polakami, współpracujcie tylko z polskimi firmami, a do żadnych zagranicznych korporacji tego typu firm nie wynoście pieniędzy. Także sami macie świadomość, co jest polskie, a co nie. Także Polacy są tylko polscy, poza tym nikt. No, zapraszam do miłego słuchania. Dobrze, już możemy. W takim razie jeszcze raz się przedstawię. Moje nazwisko Wajda Klaudia. Ja kontaktuję się z firmy ProAmas. Mhm. Pan dzwonił do nas, czy mogłabym w czymś pomóc? Tak, tak, proszę Panią. Chodzi mi o samochód. Chciałbym sprawdzić, jak tam wygląda moja sytuacja. Moje nazwisko Chudek Krzysztof. O samochód Mercedes S-Klasa WPI. Już, już, już. Jeszcze raz poproszę Pana dane. Chudek Krzysztof. A Pani jak się nazywa, bo już mi uciekło? Wajda Klaudia. Wajda Klaudia. Dobrze, Pani Klaudia. I tutaj Pan się chciał zapytać odnośnie tego Mercedesa S-klasy z 2006 roku, tak? Tak, tak. Chciałbym dowiedzieć się tak. Kto i z jakiego numeru konta dokonał wpłaty w zeszłym roku? Bo rozumiem, ta polisa jest opłacona, tak? Właśnie tutaj te dwie pozycje są nieopłacone, z tego co widzę. Mhm. Tylko wejdę sobie w tą polisę, co to tam było. Nie, jak to było? Nie wykazaliście przepisów prawa, na podstawie których funkcjonuje? To jednak polisy są nieopłacone, OC moje, tak? Pan ma dwa razy zawartą polisę na ten samochód. Jedną się zajmuje już kancelaria sądowa, drugą windykacja. Mhm. I Pan zawierał obydwie polisy na ten sam samochód? Nic nie wiadomo, proszę Panią. Żebym dwa razy mógł ubezpieczać ten sam samochód. A wręcz odwrotnie. Ja Wam niczego nie chcę płacić i dlatego żądam wykazania przepisów prawa, na podstawie których funkcjonujecie i okradacie Polaków z efektów ich pracy. Czy betoniarki też niedługo będą Polacy ubezpieczać, co by w nich mieszać beton? Prawdopodobnie tak, wszystko do tego zmierza. Tak? A zgadnie Pani dlaczego? Bo mają takich kretynów jak Pani, proszę Panią. Jak Pani, ja nie obrażam, proszę Panią, którzy wykonują te idiotyczne przepisy. Będziecie betoniarki ubezpieczać, tak? Nie będę z Panem rozmawiać. Proszę mi sprawdzić. Ja bardzo Pana proszę o zachowanie tutaj kultury w stosunku do mnie, bo ja Pana nie obrażam. Ja też Pani nie obrażam. Przed chwilą Pan powiedział kretynów takich jak Pani, więc ja już to uznaję jako obrazę. No to niech Pani idzie do sądu. Nie, nie wy...
wybieram się, bo mam tutaj dużo bardziej kulturalnych. Proszę panią, to powiem ładniej. Wykonawcy złego prawa to słudzy zła. Dobra, proszę pana, co pan chce konkretnie? Proszę mi posprawdzać, jakie, czy jest, są te polisy opłacone na mój samochód? To chcę wiedzieć. Nie są opłacone. Nie są opłacone. W związku z tym, proszę panią, proszę mi teraz powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W zeszłym roku otrzymaliście ode mnie maile z prośbą o wykazania przepisów prawa, w ramach których funkcjonuje wasza firma na naszej ojczystej ziemi, więc czy jest pani w stanie sprawdzić, dlaczego nie została mi udzielona odpowiedź, czy to prawo jest prawem, czy gigantycznym oszustem, oszustwem? Nie jestem w stanie panu teraz o tym powiedzieć. A proszę panią, a kiedy by pani była w stanie mi udzielić odpowiedzi na moje pytania? Jak zapytam kierownika, co zrobić z tą sprawą? Proszę panią, ja bym sobie nawet życzył, a nawet żądam, z osobą kompetentną, a nawet z właścicielem firmy, który działa na szkodę, wykorzystując takie osoby jak pani do działalności na szkodę narodu polskiego. Proszę panią, czy ociemniały naród polski jeździ w dzień na światłach? Takie są przepisy, więc jeździ. Więc proszę panią, w dalszym ciągu będę z uporem maniaka żądał o wykazania legalności tych przepisów dla ciemniaków. Bo skoro, proszę panią, i wykazania tego, czy ludzie utracili na tyle zdrowy rozsądek i myślenie samodzielne, co by wykonywać polecenia cyrku o nazwie Sejm. Może do krematorium się zwracajcie, będzie bardziej logiczne to z prośbami o wasze, o instrukcję do waszego życia na ziemi. No i proszę pana, no dlaczego pan tutaj takie rozmowy prowadzi? Czy ja mam, proszę panią, a co coś ja mówię nie takiego? Proszę panią, szukam człowieków, którzy myślą, a nie wykonują polecenia napisane przez budynki, a najbardziej cyrk o nazwie Sejm. On jest okrągły, tam siedzą małpy, łapki do góry podnoszą, ale się, wie pani co, pod tym nie podpisują. No to czemu pan do mnie z taką tutaj zażaleniem się odnosi, dlaczego ja... Bo pani, proszę panią, jest wykonawcą złego prawa, czyli sługą zła. Czyli tego prawa, które wydaje cyrk o nazwie Sejm. Dobrze, to w takim razie, wie pan co, ja sobie posprawdzam te rzeczy tutaj i oddzwonię do pana, tylko bardzo bym prosiła, żeby pan jednak już nie rozmawiał o Sejmie, bo... Proszę panią, pani wykonuje zapisy właśnie wydane przez cyrk o nazwie Sejm i nazywa to pani prawem, a ja nazywam to gigantycznym oszustwem i wyzyskiem ludzi przez trwaniaków, oszustów, zdrajców, sprzedawczyków, łotrów, złodziei i jeszcze innych z plagi egipskiej. Panie Hubercie, oddzwonię do Krzysztofie, pana. Krzysztofie. Krzysztofie. Ja wiem, pani jest pod wrażeniem tego, co mówię, ale ja bardzo proszę się tak zastanowić i najlepiej niech zadzwoni osoba, która będzie używała rozumu tego organu, proszę panią, co ma w głowie, czyli rozumu do używanego do rozumowania, która będzie w stanie mi udzielić odpowiedzi na moje pytania, więc ja bardzo grzecznie proszę jeszcze raz o wykazanie przepisów prawa, na podstawie których mój Mercedes, bo nie jest wasz, wymaga opłaty ustanowionej przez cyrk o nazwie Sejm. A na samym początku chciałam zapytać, pan chciał ubezpieczyć tego Mercedesa? Absolutnie nie, proszę panią, bo ja betoniarek też nie ubezpieczam do mieszania betonu. Także samo urządzenia o nazwie samochód Mercedes S-klasa też nie będę ubezpieczał, dopóki nie wykażecie... Ale nie, proszę pana, nie o to chodzi. Czy pan wtedy chciał ubezpieczyć w 2017 tego Mercedesa? Proszę panią, dopóki byłem nieświadomy, tak jak pani teraz, to może i tak chciałem, ale gdy dowiedziałem się, że prawo nie jest prawem, a gigantycznym oszustem, to już nie chcę. Dobrze, to jeszcze tak raz bym prosiła o powiedzenie. Pan chce... Wykazania przepisów prawa, jeżeli wy będziecie chcieli ode mnie jakieś efekty mojej pracy w postaci pieniędzy. I
pan z własnej woli zawarł z nami umowę i teraz... Nie, nie, proszę panią, ja nie zawarłem z własnej woli, absolutnie. Zawarłem z wami umowę na wskutek, niech pani mnie słucha uważnie, na wskutek gigantycznego oszustwa, które nazwane jest prawem, na podstawie których funkcjonuje firma ProAma na naszej polskiej ojczystej ziemi. Jednak pan musiał potwierdzić zawarcie polisy, skoro tutaj jest ta polisa. Proszę panią, ale wy nie potwierdziliście legalności przepisów prawa, na które się powołujecie, więc proszę panią, ta umowa się nada... Wie pani, gdzie trafia? Do kosza. Bo po prostu nie oszukaliście, nie poinformowaliście mnie, że prawo nie jest prawem, a gigantycznym oszustwem. No ale dostał pan dokumenty... Ale proszę panią, to są dwie. Jedna się pruje, druga nie. Pani też dostała dokumenty o wykazanie przepisów prawa, na które się powołujecie. Wasza firma. Więc ja w dalszym ciągu z uporem maniaka. Z prawem jest problem, a nie ze mną, czy z panią, czy z kimkolwiek innym, tylko z prawem, z tym debilizmem napisanym na papierze, które dyktuje człowiekom, znaczy się workom kości w ludzkiej skórze, co mają robić, bo oni sami już nie wiedzą. No dobrze, w takim razie postaram się zrobić coś w tej sprawie, oddzwonić do pana. Dobrze, pan miał czas? Ja, proszę panią, jestem dostępny, jestem wolnym człowiekiem, nie muszę zasuwać na osoby, które nie wytwarzają nic, a żyją z efektów i pasożytowania na czyjejś pracy fizycznej. Skoro pan mnie obraża dalej, to w takim razie życzę panu miłego dnia. A czym, przepraszam bardzo, bo nie bardzo wiem, bo się nagrywa, bo proszę panią. Pracownicza praca. Słucham? Proszę pana, my tu też odwalamy dużą robotę. Proszę panią, praca to jest, pani może czegoś nie rozumie, to jest wytwarzanie rzeczy pożytecznych w interesie i dla dobra innych ludzi. Czy pani jest, praca jest w interesie i dla dobra, czy na szkodę, na szkodę? Tak, pan jest jedynym klientem, którego tutaj uważa pan, że jestem Bogiem, proszę panią, nie rozumie pani, nie słyszy pani. Jestem Bogiem, proszę panią, zrozumiałem, że ludzie nie są ludźmi, a prawo nie jest prawem, a gigantycznym oszustwem. Proszę panią, proszę sobie umyć rączki od swojej obłudy i hipokryzji w misce z wodą, tak jak Piłat to uczynił w dniu sądu tej bajki o Jezusie Chrystusie. Nie wierzy pani. A czemu pani umywa codziennie ręce od tego, co jest złe? Oczywiście, że nie, bo nie robię nic złego na co dzień. Proszę panią, wykonywanie złego prawa jest złe. No to jest według pana opinia. Proszę panią, proszę mnie wyprowadzić z błędu w takim razie. Słyszy pani? Proszę mnie wyprowadzić.